Po ukończeniu tej lekcji będziesz wiedzieć, jakie są najważniejsze pierwiastki występujące w organizmach żywych. Które z pierwiastków występujących w żywych organizmach to pierwiastki biogenne i jakie jest ich znaczenie dla organizmów żywych? Jaką szczególną rolę w chemicznej budowie organizmów pełni węgiel? Jakie grupy związków chemicznych występują w żywych organizmach? Jakie są właściwości wody i jakie jest ich znaczenie dla organizmów żywych? To nieprawdopodobne, ale aż 60 z tych pierwiastków występuje w żywych organizmach, a około 20 w prawie każdym organizmie. Organizmy żywe składają się z kilkudziesięciu pierwiastków. Niektóre z nich stanowią główną masę ciała. Pozostałe występują w niewielkiej lub śladowej ilości. Aby się dowiedzieć, co to są pierwiastki, kliknij więcej. Pierwiastki biogenne, inaczej biogeny, wzięły swoją nazwę od dwóch greckich słów – bios – życie i genan – rodzić. Wchodzą w skład wszystkich organizmów żywych. Pierwiastki biogenne są niezbędne do budowy i prawidłowego funkcjonowania organizmów. Należą do nich węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor, siarka. Pierwiastki biogenne budują związki organiczne – białka, węglowodany, tłuszcze i kwasy nukleinowe. O biologicznej roli tych związków dowiesz się w dalszej części lekcji. Zapoznaj się z podaną tabelą przedstawiającą biologiczną rolę pierwiastków biogennych. Węgiel jest niemetalem. Jego szczególne znaczenie dla organizmów żywych wynika ze zdolności do łączenia się ze sobą i tworzenia bardzo długich łańcuchów. Wiązanie węgiel-węgiel, CC, jest bardzo silne i stabilne. Dzięki temu węgiel może tworzyć praktycznie nieskończoną ilość związków. W związkach organicznych węgiel jest czterowartościowy, a każde związań może być utworzone z innym pierwiastkiem lub związkiem. Węgiel znajduje się na czwartym miejscu po wodorze, helu i tlenie, wśród pierwiastków najczęściej występujących we wszechświecie. Jest obecny we wszystkich organizmach żywych. Pod względem ilości w organizmie zajmuje drugie miejsce po tlenie. Zdolność tworzenia różnorodnych związków organicznych i wszechobecność węgla w przyrodzie powodują, że uważa się go za kluczowy pierwiastek biogenny, który stanowi chemiczną podstawę życia. Zapoznaj się z podaną tabelą przedstawiającą biologiczną rolę innych ważnych pierwiastków. Nawet pierwiastki występujące w śladowych ilościach odgrywają bardzo ważną rolę w pracy całego organizmu. Ich brak lub niedobór wywołuje poważne objawy chorobowe. Na przykład niedobór jodu wywołuje choroby tarczycy, ponieważ pierwiastek ten jest składnikiem hormonu tarczycy. Fluoru wywołuje próchnicę zębów. Chromu powoduje złe przyswajanie glukozy i wzrost cholesterolu we krwi. Kobaltu jest przyczyną anemii, gdyż ten pierwiastek wchodzi w skład witaminy B12. Niektóre pierwiastki występują w milionowych częściach masy organizmu. Nazywamy je ultraelementami. Ultra oznacza poza czymś, po drugiej stronie. Należą do nich złoto, AU, srebro, AG, rad, RA, selen, SE, wanad, V, rtęć, HG, stront, SR. Rola ultraelementów nie jest w pełni wyjaśniona. Są przypuszczalnie składnikami niektórych białek, aktywatorami szlaków metabolicznych. Pierwiastki mogą się łączyć, tworząc związki chemiczne. Polega to na łączeniu się atomów w cząsteczki. Zatem związek chemiczny powstaje wtedy, gdy reagują ze sobą atomy różnych pierwiastków. Składa się z dwóch lub większej liczby pierwiastków, połączonych w określonym stosunku liczbowym. Aby się dowiedzieć więcej na temat związków nieorganicznych i organicznych, kliknij w odpowiednie miejsca na wykresie.